Cześć, 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 Paweł Skor, sportowe lovelowe. Na wstępie tego materiału zachęcam Was do odwiedzania serwisu sportowemedia.pl. Tam znajdziecie jak zawsze mnóstwo informacji na temat poszczególnych dyscyplin sportu, informacji, które z pewnością Was wciągną. Także już teraz zachęcam Was do tego, byście odwiedzili ten portal i przeczytali te nowości, które się tam ukazują każdego kolejnego dnia. No cóż, przechodząc na temat do dzisiejszego materiału, w ostatnich dniach pojawiło się mnóstwo dyskusji na temat Ministerstwa Sportu, a raczej tego, że w związku z rekonstrukcją rządu to Ministerstwo Sportu ma zniknąć. No tutaj oczywiście różne głosy ze środowiska, natomiast ja chciałbym też przedstawić tutaj swój punkt widzenia i obiektywnie spojrzeć na to wszystko. Oczywiście w związku z koronawirusem gdzieś szuka się oszczędności, no w kontekście ministerstw wiadomo, że zmniejszając liczbę tych ministerstw, no, będzie można zaoszczędzić w kontekście administracji, czy w kontekście ewentualnych wydatków. Natomiast dla samego sportu to zniszczenie, tak jakby ewentualnie rozwiązanie ministerstwa, tak to nazwijmy, rozwiązanie Ministerstwa Sportu z pewnością będzie złe. Dlaczego? Dlatego, że no, partycypacja kosztów na poszczególne związki, fundusz na poszczególne związki sportowe w momencie, kiedy Ministerstwo Sportu zostanie przepisane do jakiegoś innego ministerstwa, nie będzie takie jak teraz. W związku z czym finansowanie sportu, tego zawodowego, czy nawet tego gdzieś w takim troszkę podłożu amatorskim będzie dużo mniejsze. No a to się oczywiście z pewnością przyłoży na rezultaty, bowiem no, brak odpowiedniego finansowania sprawi, że nie będzie można w odpowiedni sposób przygotować się do najważniejszych imprez sportowych. Tutaj pojawiły się głosy, że Ministerstwo Sportu, podobnie jak kilkanaście lat temu, ma być połączone z Ministerstwem Edukacji. Tutaj Ministerstwo Edukacji jak najbardziej mogłoby odpowiadać za ten sport dzieci i młodzieży gdzieś na tym etapie szkolnym. Natomiast ten sport zawodowy z Ministerstwem Edukacji tak naprawdę będzie miał niewiele wspólnego, w związku z czym interesy sportowców gdzieś odejdą na dalszy plan. To jest nieco przykre z tego względu, że chcąc osiągać dobre rezultaty, no my musimy mieć to Ministerstwo Sportu, które będzie typowo właśnie patrzyło w kierunku tych sportowców i o ich interesy zabiegało. Tutaj, tak jak mówię, to są na razie głosy, jeszcze nie zapadły ostateczne, konkretne decyzje, natomiast mam nadzieję, że gdzieś to Ministerstwo Sportu właśnie pozostanie, aby te związki sportowe, które obecnie są, miały odpowiednie finansowanie i aby mogły przekazywać odpowiednią pulę środków na przygotowanie do najważniejszych imprez. Tak naprawdę teraz w tej dobie koronawirusa wszystkie branże ucierpiały, też z pewnością mniejsza liczba sponsorów będzie się angażowała w poszczególne programy rozwojowe, natomiast no, istotne jest to, żeby to finansowanie ze strony państwa gdzieś no, nie było niższe niż obecnie, bowiem tak jak wspomniałem na początku, niewątpliwie przekuje się to na nieco gorsze wyniki, które będą osiągali nasi reprezentanci podczas ważnych dla nas imprez. A sport kształtuje oczywiście, no i w momencie, kiedy będą sukcesy na arenie sportowej, także i Polacy będą bardziej zadowoleni, bowiem to wszystko oczywiście jednoczy. Także miejmy nadzieję, że Ministerstwo Sportu pozostanie na swoim miejscu, nie będzie dołączone do żadnego innego ministerstwa i w dalszym ciągu będziemy mogli tak jakby patrzeć na tą partycypację środków na poszczególne związki, no i ten sport zawodowy nie będzie gdzieś tam na dalszym planie, jak miałby być ewentualnie w innym ministerstwie. Także miejmy nadzieję, że tak właśnie się sytuacja cała skończy. Ja ze swojej strony no, dziękuję za dzisiaj, natomiast subskrybujcie też na dole, macie takie łapki w górę i w dół. Klikajcie szczególnie te łapki w górę, to oczywiście zachęca do i mobilizuje do działania. Subskrybujcie kanał, aby mieć powiadomienia o nowych filmikach. Tutaj też istotna informacja, jakbyście kliknęli w dzwoneczek. Wtedy od razu po publikacji danego materiału wyświetla Wam się powiadomienie, także będziecie na bieżąco ze wszystkim. Ja ze swojej strony dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam.